kochani, witam serdecznie po długiej przerwie. Niestety nie było to zależne ode mnie, ale już jestem, wracam i mam w planach nagrywać dużo filmów, ponieważ trochę powiększyły się moje zasoby kosmetyczne i mam bardzo dużo perełek, z którymi chciałabym się z wami podzielić. Dzisiaj zaczniemy od nowego podkładu z Kobo. Jest to Kobo Pro Formula Full Cover Foundation. Ja mam go w odcieniu 01 Sand. Jest to bardzo ładny kolor. W ogóle nagrywam dzisiaj przy świetle dziennym, więc myślę, że te kolory będą bardzo dobrze oddane. Jeśli się będzie zaczynało robić ciemno na dworze, to sobie po prostu włączę oświetlenie. Dobrze, przeczytam wam, co obiecuje producent. Tutaj mamy otworzoną stronę Drogerii Natura. Jest to długotrwały podkład o bardzo wysokim stopniu kryciu i pigmentacji. Dzięki pigmentom w otoczkach precyzyjnie i łatwo się aplikuje oraz dostosowuje do odcienia skóry. Zastosowane składniki kontrolują wydzielanie sebum, a także nadaje jedwabiste wykończenie. Nie wysusza delikatnych partii skóry, formuła bezzapachowa, wstrząsnąć przed użyciem. Okej, no zobaczymy, w takim razie wstrząsamy. Ja już go otworzyłam, bo chciałam zobaczyć, jaki to jest odcień. W ogóle 01, ale czy jest różowy, czy żółty. I teraz zrobię sobie swatcha na ręce. O, on jest dosyć taki, powiem szczerze, rzadki nawet. Proszę, to jest odcień 01 Sand. Nie jest jakiś bardzo jasny. Myślę, że dla bladziuchów będzie trochę za ciemny. No nic. Na twarzy mam moją standardową pielęgnację, więc jeżeli coś się będzie działo z tym podkładem, to na pewno to zauważę. Będę używała dwóch baz. Pierwszą bazą będzie to The Pore Fashional z Benefitu, tutaj właśnie na pory i na centralną strefę mojej twarzy. Używam naprawdę bardzo malutko. Biorę jej w palce i później rozcieram sobie. I tutaj tak wklepuję jedynie tylko w tą taką strefę środkową mojej twarzy. Okay. Na resztę twarzy nałożę bazę. Ze Smashboxa to jest to baza Photo Finish Primerizer, to jest ta nawilżająca baza, bardzo ją lubię. Nie wszyscy ją kochają, ale ja ją lubię. I nakładam ją tutaj na tak jakby zewnętrzną stronę twarzy, która potrzebuje więcej nawilżenia. Ja mam cerę mieszaną, ale teraz w tym okresie się trochę jednak przesuszam. Okej, więc sobie wyłożę podkład. Myślę, że zobaczymy, że dwie pompki wystarczą. Tak to wygląda. Mhm. On jednak ścieka tutaj, prawda? Widać, że, ma konsystencję lejącą. Więc tak, na jedną twarz będę nakładała ten podkład, gąbeczku z Glam Shopu. To jest moja ulubiona gąbeczka, jaka w ogóle istnieje. To jest ta ścięta. A na drugą będę nakładała takim pędzelkiem z AliExpress, to jest taki flat top. Okej, okay, więc dobra, na tą stronę nałożę podkład gąbeczką. Myślę, że sobie najpierw zrobię takie ciapki na twarzy. Już się upaciałam. Widać, że jednak jest to bardzo lejący podkład i go sobie... Myślałam, że będzie ciemniejszy dla mnie, naprawdę. Na razie nałożyłam go niewielką ilość na twarzy, chciałam zobaczyć, jak on będzie wyglądał w ogóle. Pierwsza taka cienka warstwa daje takie dosyć średnie krycie. I nie jest on od razu jakiś bardzo matowy. No więc teraz sobie dołożę gąbeczką podkład. No i druga warstwa już widzę, że daje dużo lepsze krycie. Nie pachnie on jakoś tak bardzo intensywnie. Ma lekki, leciutki zapach. Trochę na uszy i przeciągnąć na szyję. Muszę sobie to tylko troszeczkę poprawić. Ok. Więc myślę, że na jedną stronę twarzy mam już podkład nałożony. Widać teraz, jakie mam zaczerwienioną okolice pod oczami. Dobra.
I teraz będę używała tego pędzla i takim wklepującym ruchem będę go rozprowadzać na drugiej części twarzy. Widzę, że będę musiała dołożyć tego podkładu, bo już gąbeczka go dosyć dużo zjadła i niewiele zostało dla pędzla. Dołożę sobie jedną pompkę. Może też powinnam tutaj tak rozłożyć i teraz dopiero pędzlem rozcierać. Wiecie, przypomina mi coś ten podkład. Jakiś inny podkład. Ten podkład. Kurczę. Nie wiem, czy to jest właśnie tak, jak mówiła, zmalowana, że to może być dobry zamiennik Fenty. No ale ja jeszcze na razie nic nie prorokuję. Mam go przez chwilę na twarzy, więc zobaczymy, jak się będzie u mnie zachowywał. Patrzcie, też go sobie dołożę. Tu nakładałam gumkę, wiem, a teraz sobie lata. To tak z przyzwyczajenia. No i muszę wam powiedzieć, że pędzel daje lepsze krycie. No, zdecydowanie lepsze krycie. Więc tutaj pozostałość, co mam na mojej palety, doklepię sobie gąbeczku tutaj, z tej strony, gdzie nakładałam gąbką podkład, żeby trochę wyrównać. Ale tak naprawdę teraz, jak patrzę na ten podkład, to bardzo mi się podoba. Robi się on już bardziej matowy, ale w dalszym ciągu nie jest to taki tępy mat. Dobra. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał, gdy nałożę korektor. Korektor, jaki nakładam, jest to Zeveline. Ten korektor mój ulubiony ostatniego czasu, Liquid Camouflage HD Long Lasting Formula. Bardzo go lubię. Jest taki dosyć żółty. Tutaj i tutaj. I będę go wklepywać gąbeczko, bo jednak do korektora jest to moja ulubiona metoda. Od razu go przenoszę troszkę na powieka. To będę miała już od razu taką bazę pod cienie. Korektor połączył się bardzo ładnie z tym podkładem. Nigdzie nie powchodził mi w zmarszczki na razie, no ale znam ten korektor, on się dobrze sprawuje. Super. Podkład utrwala moim zaufanym pudrem z Jeffree Star. Jest to ten w odcieniu Fair. Jeffree Star ma tylko jeden puder. Jest to sypki puder. Wtedy będę wiedziała na 100%, jak ten podkład się sprawuje. Jeżeli się coś stanie, to będę wiedziała, że to jest po prostu wina tego podkładu. Tutaj koło skrzydełek nosa i na skrzydełko nosa nałożę puder, tak jak zawsze, gąbeczką, bo to jest taka moja strategiczna strefa, gdzie się lubi wyświetlać, i tutaj na czoło. Tak, i teraz dużym pędzlem, takim, no niby do brązera, ale do pudru też jest, omiota lekko twarz. Jest to podkład matujący, z tego co zrozumiałam, więc nie potrzebuję pewnie jakiegoś wielkiego zmatowienia. Dobra. I jeszcze korektor pod oczami. Zapomniałam o tym. Przypudruję moim ulubionym pudrem z Hehan. Ten Secret Brightening. Bo tak się nazywa. Używam go, używam, a się już wtedy skończyć nie muszę. Okej. Więc tak, podkład mam już nałożony, w tej chwili wygląda bardzo ładnie na twarzy. Kolor odpowiada mojej tonacji, więc się bardzo cieszę. Nie powchodzi w żadne zmarszczki. Nie. Wygląda tak jak druga skóra, mogę powiedzieć. Krycie jest takie prawie pełne. Myślę, że jakbym jeszcze cieńszą warstwę podkładu dołożyła, to byłoby to pełne krycie. No tak, wykończę sobie teraz makijaż i wrócę do was z pełnym makijażem i powiem, jak się nakładał puder brązujący, róż, rozświetlacz i takie tam. No,
Także czekajcie na mnie, pa! Kończyłam makijaż, zrobiłam makijaż u oczu, twarz wykończyłam pudrem, najpierw dwoma pudrami z BL. Jeden to jest ten Fresh Bronze Powder w odcieniu, ja go mam chyba 02, tak, 02. I do tego jeszcze ten kontur też z BL, tak tutaj, żeby podkreślić kontur. Róż, jakiego użyłam, to jest ten róż z Golden Rose Nude Look. Musiałam włączyć lampę, ponieważ wyszło światło i byłam kompletnie prześwietlona, więc musiałam też zasłonić żaluzję. A rozświetlacz, jakiego użyłam, pozostawię dalej nieswadzianką, pojawi się w filmie niedługo. Na chwilę obecną podkład wygląda bardzo dobrze. Jest już dosyć matowy, więc myślę, że jeżeli będzie się utrzymywał tak, jak się teraz utrzymuje, to będzie się nadawał do skór mieszanych i tłustych. No ale zobaczymy, jest dopiero godzina 13:40, więc myślę, że spotkamy się około 21:00, może po 21:00 i zobaczymy, jak ten podkład się utrzymuje i utrzymywał. Nie używałam żadnego sprayu utrwalającego, ponieważ to zachwiałoby wiarygodność dzisiejszego testu. Więc widzimy się za kilka godzin. Pozdrawiam, pa! Ej kochani, wracam do was po 7 godzinach. Mamy godzinę 21:45. Tak, po 7 godzinach. Tak mniej więcej. I będziemy sobie teraz podsumowywać, jak się utrzymała ten podkład przez 7 godzin. Powiem szczerze, miałam trochę pod górkę, bo byłam na zakupach. Sprzątałam w domu, gotowałam, więc dosyć intensywny dzień dzisiaj. Widzę, że się trochę wyświecił. Rzeczywiście tutaj na brodzie i w skrzydełkach nosa świeci się dosyć mocno. Jednak jest to takie jeszcze moim zdaniem do przeżycia świecenie. Można teraz by było tylko odbić bibułką matującą sebum i myślę, że podkład wyglądałby super naturalnie i dalej dobrze, jeszcze przez następne kilka godzin. Podkład utrzymuje się bardzo komfortowo na twarzy. Nie daje uczucia ściągnięcia. Jednak nie jest to też taki podkład, który jest niewyczuwalny w ogóle. Bo czuję go na twarzy. Rzeczywiście, no ale tak już mają te podkłady, które są długotrwałe i mocno kryjące. Niemniej jestem z niego bardzo zadowolona, myślę, że będę po niego sięgać w najbliższych dniach. Jeżeli zmieniłabym zdanie na jego temat, to na pewno się o tym dowiecie. Z całego serca na chwilę obecną polecam ten podkład do cer mieszanych. Teraz chyba nie powiedziałabym, że nadałby się do cer tłustych, bo myślę, że wtedy dużo bardziej by się wyświecał. No ale pewnie to też zależy od tego, jaką pielęgnację nałożycie pod niego lub bazę. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego wieczoru lub miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!